Jako, że jest to nazwa wulgarna, powinna mówić się galeria. Jeżeli chcecie być poprawni, to właśnie tak powinniście mówić. Oskarisz na blisko, ładny frag, na czwórki 1S. Jednak Morales szybko odpowiada. Ritz był zawodnikiem, którego raczej nie spodziewali się zawodnicy adwokacika. No i to powinien być punkt oczywiście dla Illuminar Gaming. Ritz, fajna ustawka z Oskariszem. Pistolet, a raczej dwa pistolety. Raczej ludzie decydują się właśnie na Digle na przykład, ostąpa. No niestety autoreżyser jak na razie nam jakby płata same figle, bo nie pokazuje nam większości fragów. Mapa oczywiście drużyny Illuminar. Spójrzmy, bombsite otwarty, stomp przejął kałacha. Stomp oczywiście nie ma kamizelki kuli odpornej, ale tam mu nie była potrzebna, bo Szwero miał AWP i tylko jednym strzałem nietrafionym od razu wystawił się na widelec dla przeciwnika. Trzech terrorystów, dwóch terrorystów zamykane od dwóch stron przez antyterrorystów. Jentker zaraz zostanie zamknięty, stomp z peską, ale na plecach Kaper, o nim była właśnie mowa, bo on jest jeszcze zawodnikiem, który będzie żył, ale paka nie jest podłożona na niego. Innocent zaczyna pakę rozbrajać, ale no przecież trzyma jego pozycję Oskarisz. Innocent powinien tego teraz defa trzymać albo walczyć razem z kolegą. I właśnie zrobili opcję numer 2, wykorzystali patent, kiedy trzeba zaatakować przeciwnika. Robi Illuminar, adwokacik już przygotowany, czteroosobowo aż z tego co widzę na galerii. Ono chce pakę podkładać, to się powinno udać, powinni się zaskoczyć, zasłonić, ale teraz te Glocki na bliski dystans wykorzystane będą naprawdę śmiercionośne, ale to Kaper wykorzystał USP na troszeczkę dłuższy dystans. 4 na 4, mono na blisko, już robił kolejnego wroga, Szpero, oczywiście tych punktów zdrowia nie ma, mono, ależ on teraz rozdaje, mono! I jeszcze raz prawie mono dołożyłby tego czwartego fraga. Jeden monster blisko. Mogę flashować monster. Blisko? Tak, był blisko, przed rurą. Spokój. Ale sam był. Flashuję monster. Monster! Jeden leży. Nice! Dwóch leży. Jeszcze dwóch! Jeszcze dwóch! Cofnij kapel. Nie jestem w stanie wam pomóc. Kurwa. Pod iglu jeden. Połowę ma. Monster! Monster. Ja zaskakuję na wodę, będę cię baitował. Ja idę od góry, możecie poczekać kilka sekund. Już jest jeden gość. Jest BS! Leżę. Nice. Brawo! Brawo! Super runda. No, ale nie dowiemy się tego. I nie spytamy któregoś z zawodników, co się działo w rundzie 19. Możemy tylko snuć domysły. Te Glocki zaraz zostaną odebrane siłą przez jednego z graczy. Będzie to prawdopodobny Kaper z ładnym sprayem. Przeciwnicy na eko. 10 do 9. Blisko. Czy ma wsparcie od snajperki Szpero? No miał, ale nie do końca wykorzystany dobrze ten duet. Oskarisz z fragiem, Szpero jednak cały czas spelowany. Szpero z kolejnym pudą z prawej strony. Innocent, to nie mogło się skończyć inaczej jak kolejnym fragiem na bombsite górnym dla terrorystów. Jednak przecież cały czas jest tam Jentker. Innocent przez ściany jakimś cudem trafia kolejnego oponenta. I jeszcze raz Innocent w tej rundzie. Dają sobie znać. Albo chcieli, żebyś... Biało. Mogli wejść. A, chcieli, żebyśmy się wyrzucili. Sunny Sedan? Przed monsterem jeden. Cyp wyszedł. Patrzę ci górę całą, kapel. Auć! AWP brała, pikuje teraz. Jeszcze jeden monster. Gala nice. Pójdę. Dobra się. Monster jeszcze jeden. Zawodnik z bombą, czyli mono. Bardzo daleko. Celowany na to, który patrzy, co dzieje się na monsterze. Oj, podsadzony zawodnik jeszcze przecież stoi, ale Szpero. To nie jest to sensibilnie, żeby odwrócić się na Oskarisza, który raczej tę ustawkę znał, bo sprawdził każdy kąt. Zyskał te dwa bardzo ważne fragi. I teraz 5 na 3. Benio próbował jeszcze coś naprawić, ale nie tym razem. 5 na 2. Wejście na górny bombsite, dorzucane jeszcze granaty. Pędź gdzieś tam Jentkar. Liczy na to, że jeszcze coś uda mu się zrobić, ale nie dość, że oślepiony. Jeszcze dostał granatem dymnym gdzieś po głowie. Oślepiony, oszołomiony, Innocent to wszystko kończy. To będzie punkt ostateczny dla Illuminar. 16 do 10 na pierwszej mapie. Ładny strzał od stompa. Digle tylko w rękach. Chciałem powiedzieć, że Polaków. To jest takie przyzwyczajenie, ale oczywiście Polaków jest tutaj aż 10. Stomp jeszcze raz, płoną wszystkie pozycje, ale stomp nadal stoi na nogach. Nadal jest zagrożeniem. Dołącza jeszcze do niego Oskar, już zresztą dołącza do niego cała drużyna. Szpero pcha się pod celownik. Jeszcze raz trafia Oskar i jeszcze raz stomp. To wygląda pięknie. To wygląda tak samo jak na overpassie. Wtedy właśnie też stomp rozpoczął to fragowanie, ale jeszcze nie skreślajmy Jentkera. Ale temu po prostu brakowało kul w magazynku. Klasyczny rush B. A no ten klasyczny rush B, dobrze przygotowany Illuminar, bo już słyszy wszystko. Innocent daje informację mono, daje informację koledze, który dorzuca perfekcyjny granat. Jeszcze palak. Dobry spray od mono. To nie może się skończyć inaczej jak czystką i ace'em od mono. To może ułatwić im tę całą obronę. Dorzucony palak, gdzieś będzie oślepiany tutaj Ritz, ale Oskar pojawia się ze snajperką. Jeszcze raz Oskar, mówiłem o tym, że jego siła ognia się zwiększy, jego siła bicepsów również będzie
tą osobą, która będzie fragować kilkukrotnie. Oj, Mono, to nie jest najlepsza decyzja, żeby dorzucać Polaka w ten sposób, ale po raz kolejny Oskar i jego wielka snajperka, jego wielkie łapy. Zajęcie środka. Odcięcie górnego łącznika. Oj, uła, już było blisko. Kaper już zaczynał strzelać, ale Stomp jakimś cudem odwrócił się. Bardzo szybko. Stomp przechodzi przez Smoka. To jest fantastyczna decyzja. Musi grać agresywnie. Jeszcze trafia kolejnego przeciwnika w nogi. I jeszcze jeden flick. Chryste panie, jak on to robi. Jeszcze zauważył kolejnego wroga. Stomp jak natchniony. Co on trafia w tej rundzie? Szuka Ejza. Mówiłem o tym, że Awupa jedna w wyposażeniu całej drużyny Illuminar potrafi rundę zwyciężyć. I tak było też w tej rundzie. Fliki. Strzały, wyskoki, movement, jak kobra. Piękne strzały, teraz Stomp jeszcze raz rundę otwiera. Ale szybkie wejście od Kapera, Stomp, Stomp, po raz trzeci, Szpero próbuje też ze swojej snajperki coś skurać. Mówi, dobra, Stomp, ty może trafiasz, ale ja też jestem na tej mapie. Nie wiem jak u was, ale tym bardziej, że Counter Strike jest grą, która w nomenklaturze ma bardzo, bardzo dużo sformułowań, właśnie po angielsku. No i Jentker. Z dwoma fragami załga, dobrze wcelowane. Kaper również. Illuminar z ciekawym atakiem, bo chyba chcieli troszkę wyprzedzić te smoki, ale to nie należało do trafnych decyzji. Jentker jeszcze cały czas celowany. Mono nie może z nim się mierzyć, jednak na tę odległość tak wcelowany antyterrorysta raczej te fragi będzie zdobywać. Kilkoma granatami razem z kolegami, to chyba są przygotowane na CT. Tak, dorzucane, ale... Fajny pomysł, ale Mynio był na to przygotowany perfekcyjnie, bo widzieliśmy jak na blisko zdziwił się, że trzech zawodników wybiega prosto pod jego celownik z granatami zaczepnymi. Czegoś takiego nie ogląda się na co dzień. Mynio na pewno musiał być kompletnie zszokowany, ale teraz jednak Mono. Jego skreślać nie wolno, ale Morris skreślił go już na samym początku. ABS-a. Git. Ja nie patrzę domku, Szparo. Gala może patrzę być? Tak. Macie jeszcze smoka jak coś? Ale wątpię, ja mam, że Gala podchodzi. Masz, tak? Jak chcesz smoła? Tak, ale na razie nie smokuję. Jak chcesz, to domekami daj smoła, wiesz? Ja ryzykuję. Nie widzę domku. Ja jestem w oknie. Biało. Ja patrzę na blisko! Bomba! Zapaczkami jeden. Mid czy... Zapaczkami jeden. Nie wiem. Domek B, balkon. Rotujmy. Papa nie trzyma. O, tego gościa. Wyskoczył B. Szkoda. On jest sam chyba w ogóle. Bomba na B-sie. Awupa. B, Cigala. Raczej. Gala był albo domek B będzie. Nice! Nice! Brawo. Ja pierdolę. Moja runda by była. Wszyscy asą. Oni Jolo zagrali. Łącznik nice, śmiech. Jeden sobity. I reszta woda. Ło, Gala? Nie wiem, Gala? Chyba Gala. Ta. Za defaultem i... Patruje na Galę. Zero ma. Gala tu. Ostatni! Złap bombę jeden. Nie broję, nie broję, nie broję. Gala. Gala. Broję. Nice! Brawo. Jedziemy kurwa, Janka, adwokaci! Ale jaja. Znowu rundy takie nice. Na pistolet, lubię poszedł. Dajadą. Dajadą. Jadą? Stopa. Nice, brawo. Nice. Brawo. Dwóch, dwóch jeszcze. Bus CT do trójki. Patrzę CT na razie. Szczerze powinienem 4 zeszyć. Mogę podstawić. Żenada. Nie, patrzę, ja będę widział CT. User in your channel was banned. User in your channel was banned. User in your channel was banned. Ktoś zroluje. Co ja pierdolę, patrzę CT? Tak, patrzę. Dobra. Nie wychylaj na baron. Illuminar wysłał DDoS-a nam. Łatwiutko! Bez TS-a! Jechaneczka, po co nam TS? Po co nam TS? Usiadł na kofinie, czyli na skrzynkach, na trumnach. Mono w klaczu, może to zrobić. Wie gdzie jest Szpero. Szpero jednak gra na czas, czeka na swojego kolegi, który nadchodzi już coraz szybciutko od banana, ale Mono czuje, że jest zamykany dwóch stron, słyszy kroki. Mono w klaczu, to jest jego miejsce, to jest jego sytuacja i piękny strzał. Szpule? Raczej szpule uciekł. To ja zasmokuję CT. Spalę głęboko ruinę. Dawaj. Pierdolę. No, szczęście to mają. Spróbuj na razie, a nie ma defa. Był, przed smokiem może być. Blisko. Albo góra.
Nice! Zdążysz? Masz tam? Kurwa! AWP. Nice, kurwa, tyle hajsu defa miał. Tyle miał uczyli o to. Bez skitu, no. Kurwa, ty... Nie nadejdzie jakiś atak. Myślę, że takie myśli mogą przechodzić teraz przez głowę zawodników Illuminar. No ale jednak, to Jentker wyłapuje Innocenta. Teraz sam stomp. Ze snajperką. Klacz 1 na 2. Musi wyciągnąć zawodnika pierwszego i drugiego. Pojedynczo. Nie mogą atakować go w dwóch w tym samym momencie, bo stomp ma tylko tę snajperkę. Ale jednak to nie jest tylko ta snajperka. To jest aż snajperka. Stomp z pierwszym. Jentker będzie chciał zmienić kąt. Stomp jednak troszeczkę za szybko. Stomp! No miał dwie szanse. Ale troszeczkę nietrafione te strzały. Nie wiem, co da im ta informacja. Oskarisz tylko z dwoma fragami w tej połówce. Czy on widzi nogi? Chyba nie widzi nóg, ale teraz już na pewno widzi Jentkera. To jest frag dla Oskarisza. Na blisko jest Mores. Oj, troszeczkę zaspał nam Mores. To może się na nim zemścić, ale jednak Mores. Dobrze dorzucony smoke. Wydawałoby się, że Mono jeszcze upadnie na ziemię. Ale to jednak Mono. Właśnie on w klaczu. 1-2. Jeszcze jednego klacza wygrał. Właśnie w tej trzeciej rundzie. Może dołoży jeszcze jedną taką rundę. Taką wygraną rozgrywkę. Taką wygraną sytuację. 1-2. Do swojego konta. Szpero cały czas ze smokiem. Smoka również posiada kaper, więc spokojnie mogę odciąć kilka pozycji i ułatwić sobie całą tę sytuację. Mono jednak próbuje wyizolować pojedynek numer jeden w ruinach, ale to się nie udaje. Nie udaje się w ruinach, bo oczywiście udało się na bombsite kaper dorzucić smoka. No i teraz Mono, on wie dokładnie, gdzie ta bomba jest podłożona i jakimś cudem. Proszę bardzo, potrafi wyczarować ostatnią pestkę. Jadą. Już są... Nie, dwóch bar. Bomba jest standard. Ten kres na plecach, może broić jeden. Nie broją, nie broją. Czas, czas, dwa. Pogłębia. Jeden złapał. Nie broi, nie broi. Nice. Super, się. Ładnie Jentker. No i lecimy, kurwa. Palę się. Paliłem. Leży daszek. Bez, mały piach, pan zero. Mały piach, mały piach. Pod tym. Mały piach. Leży. Standard. Bez, jednak, bez. Nice. Kładę. Mam driver. Patrzę. Schowany jestem. Jest długa! Ja mam 1 HP. Macie 0 ja na 2. Razem spróbujcie. Jest małpia. Dziękuję go. Nice. Nie ma smoke, co to? Daję. Spokojnie. Biblioteka, snajka. Weszuje na snajka. Tak, tak. Leży. I CT. Raczej ABS. Ej, blisko CT? Co macie tu raczej? Plant. Blisko może być gość. Sniper ruiny. Sniper ruina i brotował chyba drugi. Kaper ma dwa flesze. Ja na trójce. Będą wychodzić. CT1. Patrzysz szpulę? Tak, żeby CT dostało kaper. Teraz fleszuję CT, uważaj. Uważaj szpulę, sniper, uważaj szpulę. Sniper, sniper. Podchodzę bliżej ciebie. On był ruina. Może go zamknąłeś się. Ty. Na pewno ruina? Był. Chcesz AWP? Tak. Trójka, szpula, szpula, na szpuli! Leży! Trójka! Trójka, nie wiem! Trójka! Śpi. Uwaga, no, próbuję CT. Ruina! Ruina! Chodźmy trójkę ciemnie, chodźmy trójkę ciemnie. Dobrze, smoka ten temu. Leży. Nie dokowali balę. Ja ruina. Palił trójkę. Szpula jeden. Spalił mnie. Nie mają jeszcze gdzie wyjść. Uwaga, pana. Lecę. CT leży. CT1. Bana! I CT? Razem, na czas! Ta. Ja ciemnia. Rozblokowali. Biało mam. Biało. Bez. Na jedynce i bez. Ciemnia. Na czas! Nie musisz. 2-1. Trójka. Nie broi. Nie ma czas. Teraz broi. Nice! Right!